Witajcie serdecznie. Przyznam się Wam, że z tym filmikiem miałem pewien problem. To znaczy najpierw nagrałem go, potem stwierdziłem, że jednak nie będę go publikował, wykasowałem, a teraz pomyślałem, że jednak nagram go jeszcze raz, tylko może trochę inaczej. Chodzi mi, moi drodzy, o wyścigi tirów, czy wyścigi rydwanów, czy wyścigi słoni, bo różnie to zjawisko nazywamy. Rząd jakiś czas temu uregulował ten problem, czy to zjawisko na drogach ekspresowych i na autostradach, wprowadzając zakaz wyprzedzania się samochodów ciężarowych. Oczywiście pod jakimiś tam warunkami. Z mojej perspektywy uważam jednak, że nie jest to do końca przemyślane. Moi drodzy, ja w swoim życiu miałem okazję jeździć bardzo różnymi samochodami. Jeździłem samochodami, praktycznie nowymi samochodami testowymi, i to bardzo szybkimi, na przykład takimi. Jeździłem też samochodami zwykłymi, trochę wolniejszymi, ale także jeździłem też przez pewien czas samochodami ciężarowymi. Między innymi jeździłem solówkami, a także cysterną paliwową. I teraz z takiej perspektywy mam troszeczkę inne spojrzenie na ten temat wyścigów tirów czy wyścigów słoni. I chciałbym się z Wami podzielić tymi moimi spostrzeżeniami. I co jest celem tego filmu? Celem tego filmu jest jakby złagodzenie obyczajów panujących na drodze, dlatego że w wielu wypadkach kierowcy samochodów osobowych nie wiedzą w ogóle, dlaczego te tiry się wyprzedzają, i właśnie dlatego reagują na to zjawisko taką agresją. Schemat postępowania czy myślenia takiego typowego kierowcy samochodu osobowego, który akurat dostał jakieś szybkie auto, jest taki. No jadę sobie lewym pasem, wyprzedzam ciężarówki, a tu nagle bach, dwie ciężarówki się wyprzedzają i ja nie mogę ich wyprzedzić. Muszę zwolnić, czuję się w jakiś sposób spowolniony przez tych głupich kierowców tirów, którzy się ścigają bez sensu, a przecież po co oni się ścigają, bo ta różnica prędkości jest naprawdę niewielka, więc no co, najwyżej dojedzie sobie 5 minut później do celu i robi z tego taki problem i z tego powodu musi blokować całą autostradę albo drogę szybkiego ruchu. I zaczyna się wtedy miganie światłami, dojeżdżanie do zderzaka tej ciężarówki. Kiedy skończy się już to wyprzedzanie i kierowcy samochodów ciężarowych zjadą na prawy pas, no to wówczas niektórym jeszcze do głowy przychodzi taki pomysł, że a to może zajadę mu drogę, wcisnę hamulce przed jego maską, spowolnię go, to się nauczy jeździć. I takie zachowanie jakby świadczy tylko i wyłącznie niestety o niedojrzałości tych kierowców, którzy to robią, a to z wielu względów. Po pierwsze, moi drodzy, jeżeli macie do dyspozycji naprawdę dobry, szybki samochód, to takie spowolnienie no, wiele Wam nie robi. Tak? Ja miałem okazję, tak jak mówię, jeździłem naprawdę szybkimi furami. Jeżeli sobie na chwilę zwolnię, kiedy ciężarówki się wyprzedzą, dodam gazu, znikam i tak naprawdę nie ma tematu. Także to nie jest ta sytuacja, kiedy były to dawne czasy, jeździło się maluchem pod górkę. Jeżeli ktoś mi wyjechał przed maskę malucha, no to ja już pod tą górkę nie mogłem wyjechać, bo mi brakowało trójki, redukowałem do dwójki, już potem się nie mogłem rozpędzić, no i wtedy pojawiał się problem. Tak, no to wtedy ja rozumiem, że takie zajechanie drogi mogło być jakimś problemem, ale w dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę szybkie samochody, no to nie jest jakaś tragedia, umów. I teraz druga sprawa, niezmiernie ważna. Właśnie wielu z kierowców myśli sobie o tym, że jedynym powodem tego wyprzedzania się samochodów ciężarowych jest chęć, taka głupia chęć rywalizacji na drodze, chęć popisywania się, kto ma silniejszy samochód, ewentualnie chęć właśnie tego dojechania na czas te parę minut wcześniej. No moi drodzy, nie zawsze tak jest. Oczywiście zdarzają się przypadki karygodne, wtedy kiedy kierowcy ciężarówek się nudzą i rzeczywiście robią sobie takie naganne zabawy na drodze. No to prawda. Natomiast zdarza się też czasem tak, że to wyprzedzanie jest spowodowane tym, żeby w ciągu określonego czasu przejechać jak największą liczbę kilometrów. Musicie sobie zdawać, moi drodzy, sprawę z tego, że kierowca samochodu ciężarowego ma na pokładzie tachograf. I tachograf reguluje mu czas jazdy. I teraz dla tego tachografu nie ma znaczenia, czy ty jedziesz z prędkością 50 km na godzinę, 60 czy 70 km na godzinę. On sprawdza ci, ile czasu jedziesz. Ja nie będę w tej chwili wnikał w przepisy regulujące jazdę samochodami ciężarowymi, natomiast powiem Wam tylko tyle, że przykładowo z tachografu wynika, że kierowca samochodu ciężarowego ma przed sobą jeszcze 2 godziny jazdy. No i teraz, jeżeli on przez te 2 godziny autostradą będzie jechał 80 km na godzinę, to przejedzie 160 km. A jeżeli będzie jechał 70 km na godzinę, czyli tylko o 10 km na godzinę wolniej, to przez te 2 godziny przejedzie tylko 140 km. A to oznacza, że w ciągu tych 2 godzin przejedzie mniej o 20 km. I teraz to nie chodzi o to, że on przyjechałby sobie na to miejsce, powiedzmy 5 minut później, czy 10 minut później, czy nawet pół godziny później. Chodzi po prostu o to,
że po tych 2 godzinach jazdy tachograf mu powie stop, musisz się zatrzymać, chłopie. I nagle się okaże, że do celu zabrakło mu tych właśnie 20 kilometrów. Rozumiecie to? To nie chodzi o to, że on sobie przyjedzie tam później do bazy, tylko on musi przerwać jazdę na przykład 20 kilometrów przed celem. I teraz co ma zrobić? Po pierwsze, ciężarówka nie zawsze ma gdzie się zatrzymać, bo nie zatrzymasz się tak, o, na poboczu, nie włączysz sobie awaryjek i tyle, tylko musi się zatrzymać w jakimś odpowiednio do tego wyznaczonym miejscu i musi na tym miejscu odbyć określoną przez tachograf pauzę. I teraz w zależności od tego, co wynika z tachografu, ta pauza może trwać 45 minut, a może to być pauza, która będzie trwała 9 godzin. I tu się robi problem. I o to właśnie chodzi, moi drodzy. I właśnie dlatego bardzo często kierowcy ciężarówek starają się jechać z maksymalną prędkością dopuszczalną na danym odcinku, żeby na tym odcinku przejechać jak największą liczbę kilometrów. Bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli taki kierowca ciężarówki jedzie wolniej o te 10 km na godzinę, to braknie mu tych, po przejechaniu tej godziny, braknie mu tych 10 km do celu i nagle się okazuje, że odbywa pauzę 10 km przed celem. Już pomijam to, że nie zawsze ma gdzie się zatrzymać. No ale załóżmy, że gdzieś tam znalazł miejsce i stoi sobie. No to teraz on do tego celu nie dojedzie 10 minut później, tylko dojedzie 45 minut później, może godzinę później, a może nawet 9 godzin później. Rozumiecie to? A co się stanie, jeżeli on na magazyn dojedzie później? A to stanie się to, że wypadnie z kolejki na przykład. Może się stać to, że magazyn będzie już zamknięty. Może się stać to, że jeżeli magazyn będzie zamknięty, to on nie rozładuje tego samochodu w ten dzień, kiedy miał to zrobić, a tym samym nie będzie mógł załadować kolejnego ładunku na kolejny i zawali kolejny termin. Rozumiecie to? I teraz z jednej strony pełna zgoda. Jedziesz sobie tą drogą szybkiego ruchu, czy jedziesz sobie tą autostradą, no i oczywiście jedziesz sobie samochodem osobowym i wkurza cię to, że ci zajechały drogę ciężarówki. Dodatkowo wiesz, że takie wyprzedzanie jest w tej chwili w myśl przepisów ruchu drogowego zabronione. No więc aż się prosi, żeby pomigać światłami długimi, żeby się tam wyżyć, żeby pokazać nie wiadomo co. No ale jeżeli sobie pomyślisz, z czego wynika takie zjawisko, to być może dasz na luz, być może na chwilę odpuścisz sobie, na chwilę przymkniesz oko na tę sytuację i dasz tym ludziom sobie spokojnie pracować. Bo pamiętaj o tym, że kierowcy ciężarówek także pracują, to nie jest zabawa. To nie jest to, że kierowca ciężarówki wyjeżdża sobie i jedzie sobie pobawić się tym samochodem. To nie jest, moi drodzy, tak, jak nieraz widzicie na jakichś testach dziennikarskich, że dziennikarz wsiada sobie do ciągnika siodłowego, piękny, wypachniony ciągnik siodłowy, on sobie tutaj przejedzie gdzieś po parkingu, bo może nawet nie ma prawa jazdy na ten ciągnik siodłowy. Być może on nigdy takim ciągnikiem siodłowym czy zestawem nie jeździł po żadnej trasie. No ale on się gdzieś tam przejedzie, mówi, jak jest fajnie w środku, lepiej jak w osobówce, tu automatyczna skrzynia biegów pracuje, tu jest super, tu wygoda, pneumatyczny fotel i tak dalej. No ale niestety jest jeszcze drugie oblicze tego zawodu, mianowicie ten cholerny czas, który macie na tachografie i ten cholerny czas, który was zmusza do tego, żeby naprawdę ogarniać się za tą kierownicą. Ja nie mówię, że jestem załamaniem przepisów, no bo oczywiście nie. No czasem naprawdę skóra cierpnie, jeżeli widzę ciężarówki wyładowane, pędzące przez miasto, tam gdzie jest 50 na godzinę, one jadą 80. Ale moi drodzy, tam gdzie powiedzmy jest to naprawdę bezpieczne i możliwe, to nagle tam ustawodawca zabronił wyprzedzania. Bo zobaczcie jeszcze jedną rzecz, jeżeli powiedzmy jadę sobie samochodem ciężarowym, przede mną jedzie druga ciężarówka, no to jeżeli ja mógłbym ją wyprzedzić na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu przed zjazdem z tej autostrady, to wykonam to w sposób bezpieczny. Mam dużo miejsca, mam szerokie pasy, mogę to zrobić naprawdę wygodnie. Natomiast jeżeli dojedziemy w ten sposób gęsiego do zjazdu z tej autostrady czy z drogi szybkiego ruchu, wjedziemy sobie na drogę powiedzmy już taką podrzędną, to nagle się okazuje, że ja tę ciężarówkę jadącą przede mną będę musiał wyprzedzać na drodze o znacznie gorszych parametrach. Nagle się okaże, że żeby wyprzedzić tę ciężarówkę, to ja naprawdę będę musiał mieć mokre plecy, żeby wykonać ten manewr wyprzedzania, bo on będzie cholernie niebezpieczny. Zgodnie z przepisami, bo na przykład będę miał pełną widoczność, będzie przerywana linia, tylko nagle się okaże, że tam jest naprawdę wąsko, tak? I wyprzedzamy się na lusterka. I to już ustawodawcy nie przeszkadza. Tu jest pełna zgoda. I wiecie, najechanie kołem ciężarówki na pobocze, które jest grząskie, jest niesamowicie niebezpieczne.
I teraz widzicie, jaki to jest paradoks. Z jednej strony ustawodawca wymyślił sobie to, że wzorem innych krajów zakazujemy wyprzedzania się samochodów ciężarowych na autostradach. Są tam jakieś warunki, że jeżeli będzie na przykład duża różnica prędkości, no to może wyprzedzić, jakieś tam inne takie warunki. Natomiast co do zasady jest ten zakaz wyprzedzania. Zakaz wyprzedzania i jeszcze ludzie mówią, że chodzi o to, żeby rozładować korki na autostradach, żeby ruch był płynny. Moi drodzy, a czy naprawdę jesteście przekonani co do tego, że autostrady powstały po to, żeby był tam głównie płynny ruch samochodów osobowych? A może autostrady służą do tego, żeby właśnie zapewnić transport samochodów ciężarowych, tak? Jak tak sobie pomyślimy, to kto wie, czy tak właśnie nie jest, tak? Także, moi drodzy, no jeszcze jest jedna rzecz. Jak ja usłyszałem, kiedy tam pan minister który zatwierdzał ten przepis, tłumaczył się, że no przecież każda ciężarówka może jechać 80 na godzinę, no to po prostu on się błaźnił przed tym ekranem, bo jakby nie miał podstawowej wiedzy na temat ruchu samochodów ciężarowych. No ale wystarczy, że będzie pod górę. Jedna ciężarówka ma mocniejszy silnik i jest na przykład pusta, a druga ciężarówka jest załadowana, ma słabszy silnik. I co? I już się pojawia gigantyczna różnica prędkości. Podsumowując, absolutnie nie popieram tego, żeby kierowcy ciężarówek zajeżdżali drogę kierowcom samochodów osobowych. No jest to niebezpieczne, nieprzyjemne, szanujmy się nawzajem. Natomiast chciałbym, żebyście z tego materiału wyciągnęli jeden taki prosty wniosek. Miejcie troszkę tolerancji do tego typu zachowań. Tolerancja, a wiecie, co to jest tolerancja? Tolerancja to jest to, że czegoś nie lubię, coś mi się nie podoba, ale mimo wszystko to toleruję. Tak? Czyli jakby jestem przeciwny temu, żeby te ciężarówki się wyprzedzały, ale toleruję to zachowanie ze względu na jakąś tam wyższą konieczność. Apeluję zwłaszcza do ludzi, którzy jadą naprawdę szybkimi samochodami. Macie sporo mocy pod maską, to dla was, ja wiem, że jest to irytujące, takie chwilowe spowolnienie, ale tak naprawdę nadrobienie tej straty nie będzie dla was żadnym problemem. Wiem to z własnego doświadczenia. Bo tak jak mówię, jeździłem i samochodami ciężarowymi, i samochodami osobowymi, i to bardzo szybkimi samochodami osobowymi, więc mam taki pogląd troszeczkę z dystansu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, serdecznie pozdrawiam, cześć i do następnego.